W sobotę 7 lutego uczniowie i nauczyciele pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dzierżoniowie wraz z osobami towarzyszącymi bawili się w Jordanowie Śląskim na balu studniówkowym. Czasy, gdy studniówki odbywały się na salach gimnastycznych, a młodzież przyjeżdżała autobusem, odeszły w niepamięć. Teraz studniówkowicze w wyjątkowych kreacjach i limuzynami podjeżdżają na swój wyjątkowy bal. Dzisiejszy bal studniówkowy jest dla nas, tegorocznych maturzystów, wyjątkowy i niepowtarzalny, bo nasz własny. Za chwilę tanecznym krokiem wejdziemy na parkiet, a za nie spełna 100 dni do sal egzaminacyjnych, by zdać pierwszy poważny egzamin. Wszystko ma swój czas. Tu i teraz. Wymarzona sukienka, złote buty, szal, galowy strój i kwiat w butonierce. I spełni się kopciuszka sen. Świat zwaruje w tak na 3-4 tysiące pa. Bo już za chwilę zacznie się bal. Ich bal. Nasz bal. Tak, nasz bal. By tak się stało, poprosimy panią dyrektor Grażynę Wajsarowicz o zabranie głosu. Witam was bardzo serdecznie i życzę wam, by dzisiejszy wieczór był dobrą prognozą na najbliższą szkolną przyszłość. Niech pozwoli wam na chwilę zapomnieć o nowej maturze, która jest wyzwaniem nie tylko dla was, ale i nas, egzaminatorów. W końcu, nie łudźcie się, za kilka miesięcy bilans zysków i strat i tak spuentujecie wierszem waszej starszej koleżanki Oli, która napisała: już 22, a ja nie nauczyłam się jeszcze ani na fizykę, ani jak żyć. Bo czekająca was matura to naprawdę dopiero początek długiej i absorbującej drogi. A teraz życzę wam udanej zabawy i romantycznych studniówkowych wspomnień, dobrze zdanych egzaminów i trafnych wyborów, ale przede wszystkim drogi równie rytmicznej i wspólnej jak dzisiejszy polonez. Przede wszystkim wspaniałej zabawy, pięknych, romantycznych wspomnień, zdanej matury, jak najlepiej zdanej matury, świetnych wyborów, właściwych wyborów i po prostu toast chciałabym wznieść za was maturzyści i za waszych rodziców, za waszych nauczycieli. Thank you.
jedną z najważniejszych tradycji studniówkowych jest oczywiście założenie czerwonej podwiązki u dziewczyny. Tym razem jest to na lewej nodze, chociaż tak naprawdę żadna z nas nie miała pewności, na której nodze powinna ją ubrać, ale większość ubrała jednak na lewej stronie. Znaczy no, tak myślę, że to się rozłożyło po połowie. No tak, tak się rozłożyło, w sumie to prawda. No następną jest... Ubieranie czerwonej bielizny na studniówkę, którą później mamy ubrać na maturę. Tak, tylko ważne jest to, że nie można jej prać, ona musi być brudna. Po prostu po tej studniówce trzeba ją ubrać na maturę. Tak. Nie możemy obciąć włosów po studniówce, ponieważ to podobno przynosi pecha i że wraz z obciętymi włosami ulatuje nasza wiedza, tak? Tak, tak. No. I to samo dotyczy mężczyzn. Oni także nie mogą ścinać włosów po studniówce, także uwaga, nie ścinać. Najfajniejsze to były lekcje historii i odpowiedzi z historii. Tak, tak. Paola ma dysortografię. Nie, no ale to było najśmieszniejsza część dnia. Jest nas 18, prawie same baby. Nie wiem, jak oni to wytrzymują. Ale to jest najlepsze. No, jesteśmy najmniejszą klasą, ale chyba najbardziej zgraną. To jesteśmy jak rodzina. No, 3 lata w tym liceum były naprawdę wspaniałe. To był piękny czas, chętnie bym to powtórzył. A teraz tylko nauka do matury. No, naprawdę będę to pamiętał do końca życia, było pięknie, no ale to już niestety nie wróci. Pozostaje się tylko dzisiaj bawić, a potem już tylko nauka do matury. Młodzież bawiła się do późnych godzin nocnych. Oczywiście nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, które z pewnością będą wszystkim przypominać ten wyjątkowy wieczór. Teraz już tylko niespełna 100 dni do matury. Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki i życzymy połamania piór. Życie jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.